wracają do Lubina. Z pozoru łatwy mecz, okazał się jednak w drugiej połowie troszeczkę. Ale to tutaj, tak jak mówiłem przed meczem, że będzie na pewno ciężki mecz, tak jak mówisz. Pierwsza połowa niezła, druga najlepiej, żeby o niej zapomnieć, bo to chyba była najsłabsza nasza połowa w tej rundzie, ale mówię, no, co jedynie można powiedzieć o tym meczu, to że zdobyliśmy 3 punkty, tylko z tego się cieszymy. Teraz krótka znowu przerwa, bo już w sobotę najbliższy mecz z Orłem. Będą jakieś zmiany w składach, coś jakieś? No zobaczymy jak chłopaki wyglądają fizycznie, czy nie ma żadnych kontuzji. Czeka nas kolejny ciężki mecz, bo z kolejną drużyną, która walczy o utrzymanie. Dlatego mówię, tu nikt tanio skóry nie sprzeda, każdy będzie walczył, dopóki starczy sił. Dlatego mówię, my się nie oglądamy na innych i staramy się punktować. Mówię, staramy się grać trochę lepiej niż... Będziemy się starali grać lepiej niż dzisiaj, ale mówię, są mecze słabe, ale to też sztuka po słabej grze wygrać mecz. W drugiej połowie na boisku jeden z zawodników rywala przewrócił się tam, byliście bliżej tej ławki rezerwowej. Mógłby się pisać, co tam się stało, bo tam prawdopodobnie złamanie nogi było. Znaczy, powiem szczerze, że ja gdzieś tyle lat, co jestem przy piłce, czy to jako gdzieś tam kopiąc piłkę, czy jako tutaj trenując zawodników, to ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wyglądało strasznie, także lepiej, żeby takiej kontuzji nie było, bo mówię, szkoda chłopaka. I mówię, tutaj chłopaki to też bardziej może to przeżywali, tą kontuzję, niż to granie, bo mówię, druga połowa bardzo słaba, a to co powiedziałeś, jedyne co można odnotować, czy to nasza gra, czy białej gra, to co odnotować, to ta kontuzja tego chłopaka. Jakiś zawodnik zasługuje na wyróżnienie, pochwałę? No nie no, skoro tak jak mówimy, druga połowa była słaba, pierwsza połowa no na pewno była lepsza. Ciężko kogoś wyróżnić, no, trzeba pochwalić zespół za 3 punkty, bo gra cały czas, powtarzam, gra jedna ze słabszych w tej rundzie.